W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Dzień dobry Państwu. W naszym stanowisku zwyciężczyni już drugiego pojedynku na 6. Mistrzostwach Unii Europejskiej w boksie kobiet. Karolina Graczyk. Karolinko, naprawdę jesteśmy dumni z Twojej postawy. Jak samopoczucie po zwycięskim drugim pojedynku? Bardzo fajne, ponieważ boksuję u siebie, tu są kibice, polska ziemia, także doping jest naprawdę bardzo fajny. No ja, koleżanki zdzierały gardła, to jednak czuć i słychać w ringu, prawda? Oczywiście, taki doping, zwłaszcza dziewczyn, jeżeli krzyczą, po prostu widzą z boku, co po prostu wejdzie danej zawodniczce, to naprawdę bardzo pomaga. Która przeciwniczka była trudniejsza dla Ciebie? Czy powiedzmy Węgierka w pierwszej rundzie, bo naprawdę pięknie zaboksowałaś tutaj. Spodziewałeś się chyba łatwiejszej przeprawy ze Szwajcarką, a tak za łatwo nie było. Nieprawda, ja wiedziałam, że Szwajcarka jest bardzo dobra, to zdecydowana zawodniczka z wicemistrzyni Europy z 2008 roku, także ona startuje na każdych zawodach na turniejach i bardzo dobrze boksuje, jedynie tam minimalnie przegrywa, także wiedziałam, że z nią będzie trudniejsza walka niż z Węgierką. Bo ja obserwowałem pierwszą walkę Szwajcarki wczoraj i powiedzmy nie zachwyciła, dzisiaj naprawdę wspaniale zaboksowała, a ty rewelacyjnie. Karolin, naprawdę nie będę Cię długo trzymał. Życzę powodzenia i upragnionego finału co najmniej, a potem zwycięstwa. Spotkamy się na pewno jeszcze jutro po zwycięskiej walce, prawda? Oczywiście tak. I nie dziękuję, podziękuję po finale. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie.